Cześć, witajcie, ja jestem Arek. A ja jestem Iwona. A wy jesteście na kanale Vantrip. Vantrip aktualnie jest... Przepraszam. Vantrip aktualnie jest w nadmorskiej miejscowości nad Morzem Adriatyckim. Jesteśmy, poczekajcie... Livo di Savio. Lido de Savio. Lido? Lido. Lido di Savio. Lido de Savio, oczywiście we Włoszech. Jest niedziela, słuchajcie, idziemy pustym idziemy miasteczkiem teraz, nad morze. Idziemy nad morze, a słuchajcie, zobaczcie, tutaj jest olbrzymi taki parking dla kamperów. Jest napisane, że teoretycznie 50 samochodów się mieści, z tym, że teraz poza sezonem wszystkie te takie udogodnienia, jest tylko woda. Zobaczymy sobie, czy ona działa. Patrzałaś? Chyba działa. Na taki, o, taki przycisk. Woda działa, ale te wszystkie zrzuty są powykręcane kraniki, czyli chyba na okres zimowy to wyłączają. Byliśmy sami na tym olbrzymim parkingu. Rano uciekliśmy na parking taki tutaj z boku, ponieważ tam było pełno muszek i jakichś komarów, nie? No takie... Muszki, komary i takie twarde, kujące, takie osty, takie malutkie. Nie osty, to takie cztery kolce. Wbijające się w stopy. W stopy i w klapki. Zmieniliśmy trochę położenie. Zresztą możemy się... przekrzywione jakieś to może. Zresztą możemy się przenosić z miejsca na miejsce, słuchajcie, bo ta miejscowość chyba poza sezonem... Jest zamknięta. Nie funkcjonuje. Są tutaj hotele, apartamentowce. Wszystko jest pozasłaniane. Jest minimalna ilość samochodów. Ja już raniutko byłam właśnie na plaży. Normalnie w sezonie to te przejścia na plaży są prywatne, tak wyczytaliśmy, tak? Tak, że, prywatne jest tylko kilka takich zejść, gdzie można sobie zejść. Publicznych można tak nazwać. A tak to wszystko, ja tędy aż przechodziłam. A tak to wszystko, te przejścia są ogrodzone i należą do hoteli, apartamentowców i tak dalej. Ale teraz, jak nikogo nie ma, to wszystko to jest pootwierane. O, ja właśnie rano tutaj tędy przeszłam sobie. Ale szybko sezon zamykają, nie? Mimo, że jest jeszcze pogoda. No i słuchajcie, jesteśmy nad Adriatykiem. Jest około 20-25 może stopni. Nie wiem dokładnie. Jest ciepło, słuchajcie, bardzo. Jest ciepło, cieplutko. Woda nie jest taka bardzo ciepła, ale spokojnie można się kąpać. Szerokie plaże. No zobaczcie sobie. Pusto. Pojedynczy ludzie gdzieś tam sobie spacerują. Niektórzy sobie plażują. Ale generalnie jest puściutko. I na całym tym wybrzeżu, gdzie my jesteśmy, są takie kamienne falochrony. Też fajne rozwiązanie, żeby nie było zbyt dużych fal. Chociaż niektórzy lubią fale. No i od strony wody tak to się prezentuje. Hotel na hotelu. Tutaj wszędzie rozstawiane są oczywiście stoliki, leżaczki. Zobaczymy, jak tu woda. Bo tam, gdzie byliśmy, była taka całkiem w miarę. A tutaj... No takie pierwsze wrażenie, jak się wchodzi, to taka zimna, ale spokojnie można się przyzwyczaić, można się kąpać. Plażowanie w Lido di Savio zakończone. Sukcesem. Dojechaliśmy, słuchajcie, do Raveny, a dokładnie jesteśmy w Marina di Ravenna. Jakoś te wszystkie miejscowości mają takie właśnie dzielnice nadmorskie. Nadmorskie to tam Lido jest, nie? Mhm. Na przykład jest miasto Savena i jest Lido di Savena. Także my jesteśmy teraz w Marina di Savena. Jest tutaj olbrzymia ravina, bardzo duży parking. Ale niestety na tym parkingu nie udało nam się znaleźć miejsca, ale kawałeczek dalej znaleźliśmy jedno ostatnie, czyli bardzo uczęszczana miejscowość, mnóstwo samochodów, pełno kamperów. W każdym razie jeszcze nie mamy dosyć plaży, więc lecimy sobie też na plażę troszeczkę poleżeć, a później wieczorkiem lecimy na Ravenę. Pokazywałem. Na takim parkingu sobie stoimy i całe szczęście tutaj się kończą barierki, bo zobaczcie, ile my wystajemy. Pół chodnika zajmujemy.
Parking wygląda w ten sposób. O, jest zwykły jakiś miejski parking. Ale spokojnie się tutaj zmieściliśmy. Mieliśmy iść na wschód słońca, ubieramy się, tutaj szarpiemy, prawie się kłócimy, że szybko, szybko. Arek odsłania kot z okna i patrzcie. Nie ma wschodu. Nie ma wschodu, było wszystko spowite. A to kłótnie od 7 rano. Jaka cisza w ogóle, tak jakby morza nie było, nie wieje, nic. To przy okazji... Wyciaruś? No ja nie mam żółtek jeszcze. To przy okazji... Słuchajcie, pokażę wam parking. Wielgachny. Puściutki. Staliśmy sami. Przy samej plaży. Dokładnie gdzie stoimy, to Arek, ty zaraz powiesz. Bo ja nigdy nie pamiętam tych nazw. Tak, Rosalina del Mare. Dobra, a weź to pomniejsz, chcę pokazać. Zobaczcie, jesteśmy, na tym... słuchajcie, na takim przesmyczku i tu już jest u góry Wenecja. Tu do góry Wenecja, a my stoimy tu. Nie wiem, czy tak mgła jest, czy mam brudny obiektyw. Pokaż jeszcze raz. Ja to wrzucę screena. Mhm. Tu widać, za tym płotem jest kemping. Oczywiście już nieczynny. Jest kosz na śmieci. Jest olbrzymi parking wyznaczony właśnie i na skutery, motory, bo tu jest ogrom tego. Po wielkości parkingu oczywiście można wywnioskować, że latem jest tu ogrom ludzi. No słuchajcie, ja się ubrałam, bo mi na telefonie pokazywało 17 stopni, ale jest jakoś tak bezwietrznie, cieplutko. Przyjemnie. Ja jednak się nie poddaję, mimo że jest mgła, idę nad morze. My wczoraj wieczorem, jak tu przyjechaliśmy, już polecieliśmy oczywiście zobaczyć, już było już było ciemno, już było po zachodzie. Plaża jest bardzo szeroka, chyba najszersza, jaką widziałam. Więc buongiorno, zapraszamy z nami. Nie widać plaży. Plaża jest, słuchajcie, ogromna, w sensie, że jest szeroka. No, nigdy nie widziałam tak szerokiej plaży. To chyba moja pierwsza taka szeroka, szeroka plaża. Wszystko jest, zobaczcie, spowite mgłą, ale doszłam do morza. No i chciałam stać na wschód słońca, a tu coś takiego. No ale co, jest pięknie oczywiście, magicznie. Coś tam widać, te chmurki. Wczorajszy dzień spędziliśmy leniwie, mało nakręcaliśmy, jeździliśmy od plaży do plaży. O, zobaczcie, trochę się nawet opaliłam, a właściwie przypaliłam. Jeździliśmy od plaży do plaży, totalne leniuchowanie, ale dzisiaj jesteśmy właśnie ostatni nasz pobyt nad morzem, więc troszkę spędzimy czasu nad morzem, a potem jedziemy już na miasto. O, idzie Arek chyba. Zobaczcie, jak daleko, jak nie widać go. Taka mgła. Pięknie. Ale jest ciepło. Nie ma takiego wiatru. Jest przyjemnie. Bardzo. Ogólnie jest bardzo przyjemnie, powiem wam, w tych Włoszech. O, Arek wziął aparat. Będą mgliste zdjęcia. Mamy godzinę 11. Mgła jak była, tak jest.
Słoneczka nie ma, u nas troszeczkę bałaganik się zrobił, sobie leżymy i się lajtujemy. Przepraszam, ja byłam na długim spacerze. No ty byłaś na długim spacerze, ja sobie poleżałem troszeczkę. Wczoraj, słuchajcie, jeszcze taką niespodzianeczkę mieliśmy wieczorem, że nam się woda skończyła, więc musieliśmy z butelek przelać do zbiornika. Więc dzisiaj taki pierwszy punkt to chyba poszukiwanie wody. No i chyba nie będziemy już tutaj siedzieli. Jest godzina 11, słońca, zobaczcie. Tak to w tej chwili wygląda. Słoneczko, o, widzicie słońce. Okrągłe kółeczko za chmurami. Tak jeszcze informacyjnie, słuchajcie, oczywiście linka do tego parkingu macie w opisie filmu i tutaj gdzieś na dole, ale tutaj za tym parkingiem, zobaczcie, to jest duży kemping. No już teraz jest nieczynny. Jest zamknięty, wszystkie siatki z góry pościągane. W pierwszej linii jest widok na morze i jest to plaża dla psiaków. Czyli tutaj możecie spokojnie sobie przyjechać ze swoimi psiakami i się porelaksować. No niestety chcieliśmy sobie ten ostatni dzionek nad morzem się pokąpać, ale nic nam z tego nie wyszło. Jest godzina 11, no szkoda troszeczkę dnia, żeby tak siedzieć i czekać na to słońce, więc ogarniamy się, pakujemy, może jeszcze kawkę jakąś jedną wypijemy i będziemy jechali dalej. Iwona ogarnia teraz Instagrama. Pamiętajcie, że relacje na bieżąco macie na Instagramie. Filmy są z opóźnieniem, dużym opóźnieniem, a to przez moją pracę, bo ja pracuję w takim systemie 3 tygodnie na tydzień wolnego. Tylko w tym tygodniu wolnego mogę coś porobić, ogarnąć z filmami. No parking dalej pusty. Nawet nie zauważyłem, jak ta przyczepa tu przyjechała. Nie wiem, czy to ten traktor przyjechał, Iwona, z tą przyczepą? Traktor pojechał na plażę. No ale tutaj przyczepa taka duża, ale tak jakby od tira. No my sobie powyrzucamy jeszcze tutaj śmieci. Mamy duże śmietniki. Wczoraj wywaliliśmy dwa worki, które woziliśmy cały czas ze sobą. Bo te parkingi, które są takie dla kamperów, jest wszystko, ale nie ma śmietników. Więc ze śmieciami jedynie mamy problem. Nie wiem, kawkę jeszcze sobie wypijemy? Nie wiem. To te muchy są obrzydliwe. Chyba wypijemy, bo u nas czeka, mamy 100 km. No około półtorej godzinki ale do dwóch. Ale kamerkę tam. Włożyłem, już wygląda. Pokazałem. A co tam, to są domki takie na palach? Tak. Tu są domki, tam są takie stanowiska. No tu u góry pewnie są siatki, które teraz są pościągane, żeby im nie porwało przez jesienne wiatry. Dobra, my się dalej ogarniamy i widzimy się w trasie. Słuchajcie, jesteśmy w miejscowości Adria. Odjechaliśmy jakieś 30 km od miejscówki, gdzie spaliśmy. I zobaczcie, jest tu też taki darmowy parking dla kamperów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem miejsc. Osiem miejsc, dosyć szeroko. Oczywiście jest wszystko to, co potrzeba. Woda, spust wody szarej, spust wody czarnej. I co ciekawsze, mamy, zobaczcie, podłączenie do prądu. Ale niestety nie widzę tutaj, jaki jest koszt. Energy Point. Nie wiem, czy to jest bezpłatne. Nie mam zielonego pojęcia. To wygląda w ten sposób. Tutaj zobaczcie, za taką kratką cały punkt serwisowy. Zrzut wody, zrzut kibelka i czysta woda pitna. No i oczywiście śmietniki na wszystkie śmieci. Okej, my się zabieramy za wszystko w sumie. Wodę sobie trochę nalejemy, wyrzucimy szarą wodę. Oczyścimy sobie kibelek, bo nie wiemy, gdzie później będziemy mieli jakieś takie miejsce i wtedy będziemy jechali dalej. Słuchajcie, jakie my mamy dylematy po prostu. Teraz mnie Arek przejedzie. Dylematy, gdzie stanąć? Czy bardziej w słońcu, czy bardziej tak z tyłu? Stanęliśmy sobie w Weronie w ten sposób. Chyba fajniej niż tam samochód przy samochodzie. Słuchajcie, idziemy. Próbowałam to nagrać, że jak człowiek nie staje na takich parkingach, nie? Jak już wjedzie i są wolne miejsca, to nie wiadomo, czy tu, to są takie dylematy, jakby no. Koniec świata to by było. W każdym razie mamy cały serwis, bez kart kredytowych, już widzimy, czyli tylko gotowa. I teraz, no tak jak mówiłem, zobaczcie, pierwsza godzina 3 euro,
4 godziny 5 euro, 24 godziny 1 dzień 10 euro. Czyli jeżeli powyżej 4 godzin jesteście, to płacimy 10 euro. A zobaczcie, tam za rondem jest taki duży parking i staliśmy, pamiętasz jak byliśmy z całą rodziną? No jak będziemy szli, to tam jest chyba darmowy w ogóle ten parking. Tam jest bezpłatny parking i to jest około 2 km od centrum, nie? Nie całe nawet, no. Ale to sobie zobaczymy jak będziemy szli. No super. Ale fajna jest pogoda, słuchajcie, w Weronie. No rano były takie mgły straszne, zresztą długo, chyba z 30 km jechaliśmy w takich mgłach. Dopiero później zaczęło się przejaśniać, ale wielki te kamper. Ale piękny. No. Wielki. Hello. Hello. Ja. Ojejku, jak podniesiony strasznie kamper do góry. Nie no, ktoś sobie tak wypoziomował, jacyś Niemcy. No generalnie same kamperkinówki, jeden taki stary, z przodu stoi stary, no i nasz tylko camper van. A nie, tam jest jeszcze jeden, ale taki, tu też camper van, ale to takie seryjnie robione. I nasze bóstwo. I nasze bóstwo. Okej, fajnie, podoba mi się parking, bo jesteśmy w sumie blisko do tego wszystkiego, co chcemy zobaczyć. Chociaż jak będziemy chcieli pokazać widok, no to mamy przeprawę Pamiętacie, jak, znaczy pamiętacie, ci co oglądają nasze vlogi, to jest taki vlog, jak się nazywało, jak byliśmy na tym punkcie widokowym, takim w Widuchowej? No. To ja właśnie tam opowiadałam, że mi się strasznie podobało w Weronie, na tym punkcie widokowym, jak ludzie sobie celebrowali dzień i właśnie przyjeżdżali, przychodzili na górę, rozkładali sobie kocyki, mieli jakieś jedzonko. To jest szansa, że wam pokażę, o który mi widok chodziło. Tylko trzeba się przebić przez całe miasto, potem wejść pod górę. No zobaczymy, nie obiecuję, ale jest plan. Dobra, to my się ogarniamy chyba. I będziemy lecieli, widzimy się w drodze na miasto. Arrivederci! Słuchajcie, wyszliśmy z samochodu. Tak jak mówiłem wcześniej, mamy około kilometra do amfiteatru. Słoneczko za nami pomału będzie się chowało gdzieś za wzgórzami. A my idziemy teraz do centrum. Żona dojrzała na straganie. Na straganie. Wielkie grzyby. Wielkie grzyby. Prawdziwki, podgrzybki, prawdziwki. Albo jakieś inne włoskie. Słuchajcie, my teraz idziemy takim w sumie, tak jak mieszkaliśmy kiedyś w Weronie, na tydzień czasu wynajęliśmy sobie przez Booking takie fajne mieszkanko i właśnie tam parkowaliśmy, za nami. Lokalizację też wam wrzucę właśnie tutaj, teraz, w tym momencie, do tego parkingu. No teraz on był cały zawalony. Ten parking dla kamperów bardzo fajny. Tak. W centrum wszystko jest, zrzut wody szarej, czarnej, można napełnić sobie wodę, są śmietniki i tak jak mówiłem 10 euro, a jesteście praktycznie w centrum Werony. Tak. No my idziemy teraz taką dzielnicą, gdzie chyba normalni ludzie mieszkają. Nie, jest tam typowo turystyczną. Przez taką bramę, jest najstarsza chyba brama. No. Będziemy wchodzić na Stare Miasto. Słuchajcie, Weronę traktujemy sobie tak po prostu sentymentalnie, idziemy na spacer. Wszystkie zabytki tutaj już widzieliśmy, bo byliśmy kilkakrotnie w Weronie. Kilka wam pokażemy. Tak, oczywiście tak. Poczekajcie, bo tu są piękne owoce, granaty. Idziemy sobie po prostu tak pospacerować, nie? Poprzebywać. No, dokładnie.
co przed chwileczką widzieliście, są przebitki z Piazza dell'Erbe w Weronie. Jest to główny plac taki Werony i cały urok tego placu moim zdaniem to jest wieczorem, dopiero jak, tak, jak jest to wszystko oświetlone. Zobaczcie sobie, jak to pięknie wygląda. Pięknie wszystko wygląda. Wszystkie te budyneczki są świetnie pooświetlane. No i oczywiście stragany z wszystkim. Od masek weneckich po pamiątki. Korki do wina. Piękne. Jak pójdziemy, to zobaczycie, no, że całe ściany są tam przy domu Giulietty tak wymalowane, ale ładne. Naprawdę bardzo ładne. O, tu masz na pamiątkę makarony. Ja kupiłam już piękne makarony. Ale zobaczcie, tu są piękne. I opuszczamy pomalutku plac i lecimy w kierunku balkonu Julii. Na balkon lecimy? Ale to tam. Tam. Tam, gdzie jest najwięcej ludzi. Tam. Nie. Tam. Nie widzisz kolejki? No chyba, że tu. No zobaczymy. A całkiem możliwe, bo weszliśmy w nocy sobie, tak, i tak z głupia France. Ale nie, no, a już to my byliśmy dwa razy. No ale wtedy co w nocy byliśmy? Na mistrzostwach to tak, byliśmy, no, to właśnie w nocy, no to sobie przyszliśmy. A jak byliśmy z całą rodzinką, to było tak jak teraz, nie? No dokładnie. Romeo Giulietta Gift Shop, Casa di Giulietta, tak, to jest dom Julii i najsłynniejszy balkon we Włoszech. Tak to wygląda, jakbyście byli ciekawi. No i słuchajcie, tak to wszystko wygląda, jedno z najbardziej uczęszczanych miejsc w całej Weronie. Balkonik malutki, niepozorny, ale wszystko ładnie opisane. Jest praktycznie przy głównej drodze, zaraz bliziuteńko tego placu, przez który przechodziliśmy. Iwona jeszcze musi ostatnie zdjęcia porobić. Porobione? Oh my god, ile ludzi już się zakupiło. No. Jedna rzecz, której już niestety nie zobaczycie, całe te ściany calusieńkie były opisane z przyklejonymi gumami, karteczkami, calusieńkie. To właśnie było na tamtym magnesie, a teraz to jest... Tak, to była cała ściana, no, całe ściany. No, moim zdaniem remontem zepsuli klimat tego miejsca. Się wspinamy. Specjalnie dla was to robimy. Lecimy na punkt widokowy, z którego jest przepiękna panorama, na panorama całej Werony. I przy okazji jedyny minus na ten teatr taki. No, starożytny taki teatr. Jedyny minusik to to i schodkami do góry lecimy. Jest taka wspinaczka. Nie wiem, z 300, z 200, 300 metrów, takimi schodkami. Słuchajcie, to wejście jest piękne, bo tam są, zobaczcie, mieszkania, więc to wszystko jest, przepraszam, nie mam siły. Jeszcze kawałek. Jeszcze kawałeczek nam został. Tam tu sobie Parku wtedy... Bio. No, tu możemy sobie też wejść, chodź, pokażemy. To jest taki, pierwszy punkt widokowy. Jeszcze nie jesteśmy na samej górze. Już Weronę dosyć fajnie widać. Będziecie widzieli Weronę o zachodzie słońca. A później w nocy wam pokażemy z dołu. Nie, nie. Taki krótki odpoczynek. Poczekaj. Poczekaj, weź przytrzymaj. Sobie opuczę. Myślisz, że można pić tą wodę? Myślę, że nie. Ale obmyć się można. Ja nie mogę, bo mi make-up pójdzie. Mi się wtedy że wydawało, że jakoś wchodzimy i wchodzimy. No, i a teraz już prawie, że jesteśmy. Widzisz, przez te nasze podróże małe i duże kondycji sobie narobiliśmy. I zakręcik. Ale jest pięknie. I to jest fajne, że jak się wchodzi, że oh, wow, co pięterko, to fajniejszy widok na całą Weronę.
Lecimy dalej. Kolejne schodki. Kolejne serpentynki. Teraz jakoś sprawniej to poszło. I wchodząc na teraz, od razu mamy taki widok. I jesteśmy jeszcze piętrko wyżej. Troszeczkę drzewa nam przesłaniają, ale widok jest zacny. Zaraz porobię kilka przebitek jeszcze aparatem. Zobaczycie sobie, jak to wszystko pięknie wygląda. Già scivola come un bambino rotola, sai farlo pure tu. Prendila e stringila, è un'emozione candida. Socchiudi gli occhi e immagina il sole che tramonta già. Mare d'una vela che è già gonfia di luce. Lascia che vapori, se un'emozione frigida, la sigaretta spegnila e riporta gli occhi. Słuchajcie, zdecydowanie jest to obowiązkowy punkt. Tak. Podczas wizyty w Weronie. Polecamy szczerze. Macie, polecamy szczerze, z tym, że takie spostrzeżenie moim zdaniem chyba fajniej jest tu wejść po zmroku, nie? Ale nie, no bo ta Werona, jest ta, no teraz godzina, jest też ten urok. Jak zachodzi słońce, to też, bo widać te kamienice, to też wszystko. Też to wszystko bardzo fajnie wygląda, ale w nocy to miasto całe jest oświetlone. Pięknie, i to wygląda, jest takie wygląda bardziej pięknie. Bajkowo tak no, wygląda. Super. Ale ładna teraz jest godzina właśnie, polecam albo wschód, albo zachód. No i zostać aż się ściemni. W sumie też, bo jak teraz mamy zachód, to jest całe miasto tak jakby zamglone, bo no, to słońce tak troszeczkę rozmywa nam to światło, a o wschodzie znowuż będzie ładnie ostro oświetlone. Mhm. Czyli i tak jest fajnie. No w każdym razie polecamy, polecajmy. Trzeba tak, tu być. Obowiązkowy punkt. Trochę wspinaczki, obowiązkowy punkt. Trochę wspinaczki, ale takie, nie wiem, jakoś dzisiaj mi się naprawdę też bezproblemowo szło. Ostatnio jakoś chyba wyżej to było. Chyba obniżyli troszeczkę ten punkt widokowy. Jesteśmy trochę, słuchajcie, chudsi, bo my byliśmy obydwoje sporo grubsi. No ja to też może tak być. 20 parę kilo więcej, więc ja się tu toczyłam. Też może tak być. Idziemy tam na taras? Nie, idziemy w lewo. Idziemy tutaj sobie, schodzimy już. Idziemy do... na arenę. Tak, idziemy w stronę centrum, na arenę. Po drodze jeszcze może parę fajnych rzeczy zobaczymy. Dalla finestra, come un pittore sogna, come un tenore canta la quella ballata lirica che parla di un bambino. Tramonta già il mare d'una vela che è oggi.
faccia gonfia di blu. No i słuchajcie, chyba na tym wieczornym widoku amfiteatru zakończymy tego vloga pomalutku. W ogóle włoskiego vloga. To. Słuchajcie, generalnie ten amfiteatr to jest trzeci co do wielkości amfiteatr we Włoszech. A nie na świecie. Nie wiem, czy na świecie, we Włoszech na pewno. We Włoszech na pewno trzeci co do wielkości. Pierwszy jest Koloseum, drugi nie pamiętam i trzeci jest właśnie ten w Weronie. Taką cechą charakterystyczną jest to, że tutaj są przedstawienia operowe. I to jest też na liście moich podróżniczych marzeń, żeby choć raz, choć zostaniemy tu, chyba będzie nas dobrze widać. I to jest właśnie na liście marzeń podróżniczych jest być właśnie na takim spektaklu w arenie. Na arenie. No, ale fajnie. Nie teraz, następnym razem może. No bo dzisiaj bardzo fajnie spędziliśmy sobie wieczór, posiedzieliśmy sobie w knajpce przy samym amfiteatrze. Uczciliśmy nasz wyjazd, płaski wypad. Aperolem. I pomalutku udajemy się w kierunku busa. Idziemy spać i rano już niestety szara rzeczywistość. Planowanie trasy do domku. Mamy jakieś 1200-1300 km do domu. Nie wiem, czy naraz to weźmiemy, czy pojedziemy sobie na dwa dni, ale to jeszcze... Mnie jeszcze korci, żeby się w Austrii gdzieś zatrzymać i coś zobaczyć jeszcze, ale to już chyba czas nam nie pozwoli, ale zobaczymy. Któż to wie, w każdym razie my dziękujemy za to, że byliście z nami na tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszamy na kolejny. Tak. Skąd? Nie wiemy. Cześć, kochani, trzymajcie się. Arrivederci. Pa. Pa. Che tramonta già il mare d'una vela che io già gonfiato.